Witamy drodzy widzowie na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Znajdujemy się w lesie w Rudzie Śląskiej. A wiecie co tu się działo? O tym opowie wam śledczy Kowal. No działo się dużo, bo jesteśmy w lesie w Rudzie Śląskiej, gdzie jest bunkier numer 44, w którym to w 1999 roku doszło do morderstwa rytualnego. A mianowicie, czterech przyjaciół zebrało się w danym bunkrze i z bunkra wyszły tylko dwie osoby. Ponieważ dokonała się tam rzeź, że tak powiem, dwie osoby nie przeżyły tego rytualnego mordu. To było z nocy z dnia 2 na 3 marca 1999 roku. Dokładnie tak. I od tego momentu można powiedzieć, że różne rzeczy się dzieją wokół bunkra i w danym lesie. Co chcemy zrobić? Przebadamy to miejsce. Dokładnie tak. Pod względem, właśnie tam bardziej wejść się już chyba nie da, więc może będziemy po prostu zobaczymy jak najbliżej tego. Albo spróbujemy kogoś wcisnąć do środka. Może, Zobaczymy. Sprawdzimy też las, bo jest rzekomo nawiedziony. Tak. Więc jaka tam historia tego lasu, czy z jakimiś innymi historiami jest powiązana, tego nie wiemy. Tak. Wiemy na pewno o tej legendzie, czy tam bardziej, nawet nie legendzie, tylko to jest potwierdzona informacja, bo te osoby, które dopuściły się tego rytualnego mordu, siedzą w więzieniach. Jeden ma 25 lat, za rok wychodzi, a drugi ma dożywocie. Także możemy się za rok spodziewać, może przyjedzie na miejsce zbrodni i będzie dalej. Rytualne mordy dokonywał. Możemy się tylko domyślać, co mu tam w głowie siedzi, a może... Albo możemy to za rok sprawdzić. A możemy to za rok sprawdzić. Dokładnie tak. Będzie różnica, wyjdzie po prostu z więzienia tam. Pan także... Robert albo Tomasz. Jeden Robert, z nich. Tomasz, a dziewczyny... I Karina i Kamil to te osoby, które zginęły. Tak. Tak, te, które zostały brutalnie zamordowane w imię szatana. Dokładnie, więc... Mamy nadzieję, że wyprawa nam się uda, będzie... Będzie ciekawie, będzie dużo jakichś fajnych odpowiedzi, jakichś momentów na rempodzie albo na K2. Także za nami już ten las jest, więc wybieramy się. Co możemy zrobić więcej? No trzeba z nami. Dokładnie, więc... Zapraszamy. Napierdalamy. Witajcie do widzowie. Drodzy widzowie. Napierdalajcie. O kurwa, ty! Bo było to jest niezłe. Dobra. Spokojnie. Dobra, to tylko początek. Dobra, ale. Okej. O fuck! Pajęczyny na ryj! O w dupę. No to, o Jezu, nie, dajcie jakiś kij. Ja nie będę pajęczyn na ryj obywał. Ja dole, czekaj. Także... witajcie drodzy widzowie! Jestem Gandalf, kurwa, biały. Ja pierdolę. Takie przygody tylko z PPI. Uwaga na błotko. Oj, bo będzie. Jest błotko. No i nie chcę pajęczynom na twarz obrywać. Ale butów nam nie porwie. No dzisiaj nie, dzisiaj jesteśmy lepiej. Dzisiaj jesteśmy. O kurde ty, bo tu będzie trzeba myśleć gdzie iść. No właśnie, kurde. A dobra, nie jest tak za bardzo zagmatwane. Prosto, o, dobra. Także drodzy widzowie, zaczynamy. No to ja idę z laską Gandalfa ten. Mamy już 5 minut drogi. Słyszeliście to? Było. Zajebiście. Robi się drodzy państwo, miod. No jesteśmy teraz w takiej w Niecce, tak typowo. Idziemy dalej, dobra. Ale jak coś tutaj strzelają, to kurde jest grubo. Znaczy, na razie widzowie, to ja się będę posiłkował GPS-em, bo jesteśmy tutaj w lesie. Poznacie mój kurde kod PIN do telefonu, możecie go ukraść.
No, ładuj się. No jeszcze, jeszcze dużo, dużo. Oj, oj, oj. Ale idę, muszę mieć kijek, żeby się pajęczynek pozbywać. Waziewu. Jeszcze trochę długo, dużo przed nami. Ty, to już jest prosta droga cały czas. O kurde. Ty, mój patycek, chodź tu. Uf, fuck, jakie dziury. Co jest kwagane? Dziurska pod liśćmi. Dzieliłem się. Także można powiedzieć, że jesteśmy już w nawiedzionym lesie. Gdzieś tam. No, kowale już nawiedziło. Kowale od początku nawiedzony. Ej, macie już nasypy pierwsze. O, no. No, to już jest coś. Zaczyna się. Zaczyna się. O kurde. Albo nasypy, tak. Kurde, jaki... Błoto w tym. Uff, masakra. I czego zapomnieliśmy? Znów na intrze? Jest z nami dalej Dawid, bo to jest kolejna wyprawa. I Dawid się znowu z nami przywita. Siemka wszystkim. No, dokładnie, jest z nami Dawidek. I można powiedzieć, że Dawid na razie jest rekordzistą w naszych gościnnych odcinkach. Jest to jego czwarta wyprawa z nami. Tak. Uwaga, pod nogi. Jaka, chłopie, pustynia normalnie w środku lasu. Ej, tak dziwnie to wygląda wszystko, nie? Tak połamane gałęzie leżą, kurde, tutaj te habędzie. Nie wiem, jak to nazwać. Ja mówię zawsze, że to habędzie, nie? Po co mi te badyle? No. Ja cię. No nic, trzeba brnąć dalej w ten las. O kurczę. Oj. No chyba dobrze idziemy. Co jakiś czas będę patrzył na GPS-a, co byśmy się nie wpierli komuś na działkę. O kurde. Ale już będziemy na miejscu, to włączamy tryby samolotowe. Żeby nam nic... Żeby... No, wy już macie? To tylko ja muszę załączyć, bo ja tylko z GPS-a korzystam. Znowu uszczelał. No nie wiem, czy czasem sobie ktoś, kurde, nie robi strzałów dzisiaj. Jakieś ASG czy coś. Czyli Airsoft Guns. Czyli... Osoby pałające się strzelają do siebie z kulek. Takich prawdziwych replik. Z pistoletów na przykład, nie? To się strzelają między sobą. Ale na takich bunkach to byłby zajebisty klimat. O tej godzinie to już w ogóle. Też bym się nie zdziwił, jakby zaczęli się strzelać. Czekajcie, spojrzę sobie na GPS-a. Zaś. O, to już z auta strzelało. I gdzie jestem? No, za chwilę skręcamy w prawą stronę. Jeszcze sobie włączę to na chwilę. I dobra, patyczek niepotrzebny, bo tam pajęczyną dostawałem. Dobra, już nie będę dostawał. Wow. Au. Zaraz będzie odbicie w prawą stronę i będzie bunkier numer 44, który znacie właśnie z tej legendy. Znacie z tej historii, która się tu wydarzyła. To ty, Boże. Ja? Z historii, która się tu wydarzyła. Dobra, chyba w prawą stronę. Tak, to chyba tu będzie można iść, czekajcie. Bo to jest tak, teraz idziemy trochę na czuja, trochę z GPS-em, a tak, to jest, patrzcie, jak są drzewa poukładane. Też jest ścieżka, dobra.
i idziemy trochę tę ścieżką. No, creepy, a przy tym bunkrze to chyba w klota strzelę. Ze strachu. No, idziemy w dobrą stronę. O! Coś się już pojawia. Coś mam. Ale to chyba dalej nie... Nie, już jesteśmy już obok, pawie. Nie, nie wierzę. To jest to miejsce. Tak. Jesteśmy na miejscu, panowie i państwo. Panie i panowie. I? Tak, to miejsce. Prawdopodobnie wejdziemy do środka. Chyba tak, bo widzę, że chyba się będzie dało wejść do środka. No to państwo, drodzy państwo, zobacz. No patrz. Jak czerwony byk. Punkt to my, niebieski to jak my, byk. Krop, jak byk. Wyłączamy GPS-a, wyłączam tego, włączam typ samolotowy. I no i dobra, jesteśmy na miejscu, zamykam telefon. Patrz. Rosną tam w ogóle. Wow, rosną na nim te. No to dla za tym, wiesz, żeby... To wy takie dźwięki wydajecie? Nie, tu jakieś ptaszyska w lesie. Nie. Dobra, ale to ten. Obejdźmy sobie go wokół. Idź, Daniel, świeć se latarką już ten. Gdzieś tam wyjmij se latarkę, świeć se latarkami. Moja nie wystarcza na takie wszystkie ten. Znaczy moja i tak daje nieźle. Bo ta moja to i tak... Nasze, że tak powiem, polecam taką jedną latareczkę, która się nazywa Ulanzi. Do doświetlania sobie... tego. Do doświetlania sobie po prostu kadru. Jest genialna lampka, z której właśnie korzystamy. Polecam serdecznie Adam Małysz. No i... No specjalnie nie będziemy wchodzić. Obejdź to naokoło. Obejdźmy sobie to. Nie no, obejdźmy sobie to naokoło. Idź przez ten i z drugiej strony zejdziesz pewnie w dół. Tak? Chyba tak. Albo tędy? Albo tak. Chodźcie górą i może gdzieś zejdziemy w bok. Ale jesteśmy typ... Jesteśmy w bunkrze, który ma historię, no creepy historię, no i podejrzewam pewnie tutaj pod tym się znajdziemy, jak się uda nam wejść do środka i chyba się nam uda wejść do środka. No pod względem eksploracyjnym to tak miejsce jest fajne i creepy tak mega stycznie, a zwłaszcza w nocy. No w nocy no, nie będę was kłamał widzowie, jest 21:31. No, dla niektórych już noc. Jesteśmy... O, właśnie. Jesteśmy z tej strony. Ty, da się wejść? Tamtędy. O kurde. No, a przecież tutaj w dół? No, też się z wami schylę, z widzowie. W dół, a tak, to zdjęcie, te zdjęcia są na tym. Ała. Tak, zdjęcia tego są na tym. A nawet nie tej strony, tylko tak, jak Daniel wyjdzie z tamtej strony, tak, to jesteśmy już z powrotem na miejscu i chyba wejdziemy do środka. O kurde, ale creepy. A i przez... Nie wiemy czy jebać coś tam tych, co zamknęli coś tam. Zaskoczymy was. Wejdziemy do środka. Nie wejdziemy. Śledczy Kowal wchodzi. Nie. A my robimy zwiat wokół? Na lesie. Perspektywa z GT na Instagramie. O, w dupę jeżdżę. Jeżeli chcecie zobaczyć naszą przygodę z śledczym Dawidem, to naszym gościem, na Instagramie będziecie mieli. Na Instagramie. A ja się spróbuję dostać do środka. Jest w środku bunkru. O kur... I dokonuję specjalnie dla was sesję z SB7. Z SB7 zrobię. No. No i oczywiście możesz wystawić też siatkę laserową. Fiutek. Tak. jesteśmy na krótkofalówkach Kowalu. O właśnie. Więc ja wam daję jedną. Ustawimy kanał. Tak. 14 opomijamy. No, z drugiego odcinka. Czekaj, to nie ten, nie ten przycisk, sorry. Teraz tak, włączyłem. 13 kanał, dobra. Głośność. Dwójka wystarczy. Czekaj, bo chciałem zmienić kanał. 12. 12, dobra. I ja też u siebie ustawię 12. Macie 12? Pamiętasz jak ten, nie? Tak. Jak tak. Się tam dzwonia? Dobra. Tam od boku, nie? Mówić, czekajcie, bo tylko tak. Kurde, odpięło mi się. To sobie. Sracham się tam wejść. No spokojnie. No i 12, tak? Idzie.
Dwunastka, no. Dobra? No, spróbuj. Łączność. Halo, halo, czy mnie słyszysz? Dobra, no. Halo, halo, słyszę cię, tak? Dobra. Słychać mnie? Dobra. Dobra. Dobra, ja mam dwunastkę. I tak, ja sobie gdzieś przypnę. Do kieszeni, no, nie przypnę. Śledczy Kowalu. Wchodzę do środka. Wchodzisz do środka. Przytrzymajcie mi kamerkę. Boże, kamerkę. Kamerkę. Dobra, to był mega fail. Dobra. Przytrzymajcie mi latarkę, ale kurde. Czy zostanie mam? Nie wiem, czy nie. Kurde, może być ciężko z widzami na czole. Jak tu wejść, nie? O fuck, to się można poharatać. No oczywiście do ciebie dołączymy, nie? No, mam nadzieję. No wiadomo, że czekajcie. Tak. Ja pierdolę. O, budziłem sobie. No nie, nie wiem, czy tak wejdę. Spróbuję, no. O ja pierdolę. Ja się boję plecami wchodzić do czegoś, co nie wiem, co jest w środku. Ale zajmij plecak. Przede wszystkim plecak se ściągnę, bo będę bardziej mobilny. Tak, będę mobilny bardziej. Tu se chwycę. Ta dwójeczkę też odpala. Powiem wam, że chyba tak się będzie dało. Tylko no, musicie się schylić. Gdzie tu są te kamienie? Ło, sorry widzowie, ale chyba cegłą obrywaliście. W ogóle jesteśmy rozpoczęci, że tutaj to właśnie... Dobrze się trzymałem kolanem. No. Okej. Okay. Ja wam tutaj poprawię to te wejście na dół. No, chłopaki, to jest przesrane tu wejść. Tyle wam powiem. Ale teraz tak. A jaki bunkier obok jeszcze tego? No to tam te kolejne bunkry. No. Te kolejne bunkry są bardziej przesrane. Czekajcie, bo to ustawię tak, żebyście na to sobie stanęli nogą. No. Na tym musicie sobie położyć nogę i wtedy wejdziecie. Tylko jak wam będzie, to jak przyjdziecie, to najpierw czekajcie. Wy idźcie tam, znaczy stójcie tutaj, ja się przejdę. No byśmy chcieli jeszcze jakiś bunkier zobaczyć, nie? To do was pikałeś? Nie, włączyło się chyba. Halo, halo? Słyszę. Ale czekajcie, najpierw te wody spod nóg wezmę, bo... Daj sobie głośno świąć. 5 3 Wystarczy mi, zadzwoń do mnie, czekaj. Nutkę naciśnij. No. Może być, nie jest za głośno, nie jest za cicho. Dobra, ja sobie tylko wezmę wszystko spod nóg. Nie kierować, jakieś inne bunkry znaleźć. Dam... Aha. Wiesz co, nie, włączcie sobie mapy i na tę chwilę po prostu, wiesz, przejdźcie się w dwa miejsca, bo są dwa bunkry obok. I to niedaleko, bo tu... I są dwa takie pozorne bunkry, czyli takie udawane. No to do nich sobie też podejdźcie. Dobra. No, ja tutaj, no czekajcie na razie, bo ja idę zobaczyć, czy w ogóle ktoś tu jest, nie? No. Czy idę na... Potwierdzisz tutaj. Tak, dokładnie. O, w dupę. Stacja lotnicza, kadła, SB. O Boże, wszystko naraz? Halo? Jezus Maria, stary 666 na ścianach. Nie. To jest na moje siły chyba za dużo. O Boże. Pusto. Dobra, pusto jest. Jezus. Jesteście? Halo? Pusto. Dobra. Na szczęście, ale... Jezus Maria, sarym gacie. Chrom podziorny znalazłem. Tak, to sobie zobaczcie, no. Ten obok. Tak. I zobaczcie sobie ten i tam obok macie jeszcze schron numer, tam trochę dalej. Schron numer 4 albo numer 3. I jeszcze teraz, zanim pójdziecie, sprawdźcie i jak to jest z procentami baterii i tak dalej. Tylko Daniel tam se kliknij, nie?
jak to z tym nagrywaniem i tak dalej. 40%. O kurde. Muszę wymienić baterię. Jak usłyszysz pikanie, wymienię baterię. Wymieniam baterię, dobra. Okej, okay, to w kontakcie na krótkofalówkach. Dajcie mi znać, jakbyście słyszeli, że ktoś idzie, czy się zbliża, czy coś jedzie. Na ten, bo ja tu jestem sam. Także spoko, no ciężko tu jest wejść, nie? I bądźcie w okolicy bardziej, nie? Tak do dwóch minut, do minuty obok. Ja idę rozłożyć ten, idę zrobić SB. To. Dobra. Masakra. Widzowie, zostałem sam w bunkrze. Stracha mam niezłego. Ale wiem, że jestem w nim sam. Więc sobie rozłożymy gdzieś, nie wiem jak to tam mocno na kamerce będzie widać. Wybiorę sobie pomieszczenie, które mi się wydaje takie najbardziej, no nie wiem, masakra. Jest. Nie wiem, wybiorę sobie jakieś takie pomieszczenie, które jest najmniej creepy jak dla mnie. Żebym się też nie pogubił. Tam jest wejście, dobra. To tutaj jest takie w miarę miejsce. Tu są jeszcze pomieszczenia. Tutaj jest, woda się zbiera, dobra. I tu jest ta kopuła nade mną, tak? Tak, tu jest ta kopułka. O kurczę, tu by się dało wejść. No ale dobra, nie wchodzę tam. Pode mną błoto. Buty jakieś. Dobra, wbijam sobie, widzowie, to pomieszczenie. Takie, można powiedzieć, przejściowe wszędzie. Tu mamy wejście do główne. Tam jeszcze jakieś przejście tutaj. Można powiedzieć główne przejście. Będę świecił sobie latarką. Wyciągnę sobie SB. Zapytam, gdzie oni tam już są. Halo, halo, Daniel, słyszysz mnie? No, słyszycie mnie? Słyszycie mnie? Halo? Słyszymy. O, dobra, to jest dobry zasięg, okej. Dobra, chłopaki są cali. Ja tak. Wyciągam K2. Włączam. Kładę gdzieś, można powiedzieć, w okolicy, po prostu w nefralgicznym miejscu. Spirit boxa wyciągam z mojego futerału. Jestem tu sam. Chłopaki poszli w stronę tych udawanych bunków i jednego takiego prawdziwego. Ja szukam tutaj głośnika. Będę nasłuchiwał. Jeśli ktoś tutaj jest, niech da nam znać na to urządzenie. Ja będę nasłuchiwał. Ktoś ciszę. Co jest? Aha. Dobra. Ten głośnik za blisko. Wszystko wiem. Jak najdalej, głośnik. Tylko przyspieszmy sweep rate. O. Halo, czy jest tutaj ktoś z nami? W tym miejscu. Niech spróbuje dać znać na to urządzenie, przez które może się z nami skomunikować. Które się świeci na czerwono. Albo niech nam da, niech podejdzie do urządzenia, które może wzbudzić i wtedy wskaże nam jakieś coś na wskazaniach. Czy jest tu ktoś z nami? Czy są tutaj ofiary tej zbrodni, która się tutaj dokonała na tle szatanistycznym? Patrz, jest coś.
jeszcze tego tutaj nie widać. Ale jest jakiś bunkier kolejny. Głośniejsza. Głośniejsza. Jest kolejny bunkier. Widać, teraz widać, no. Zobaczmy. Niesamowity. Możecie się przedstawić. Ja już za wam się bawię. Więzień. Więzień. Czy chodzi o morderstwo? Zabawka. Przyszedłem tutaj w pokoju, chcę z wami tylko porozmawiać, chcę się z wami skontaktować. Za mord w bunkrze? Nie chcę wam zrobić krzywdy, przyszedłem w pokoju. Gdzieś tu powinien być. Jeśli tu jesteście, dajcie mi jakiś znak na to urządzenia. Przepraszamy za to pikania, ale niestety... Przed tobą. I właśnie zaraz tu... Bunkier jest przed nami. Gdzieś tu. Jesteś na miejscu. Musimy się rozglądać. O! Czy jest tu ktoś ze mną? Jak masz na imię? Kim jesteś? Słyszałem głos w moim odbiorniczku. Jak masz na imię? Przedstaw się. Coś mówiłeś do odbiornika. Spróbuj skorzystać z energii tych urządzeń. Możesz wykorzystać ją do skomunikowania się ze mną. Jak masz na imię? Co to robiłeś? Czy jesteś może ofiarą tego brutalnego zabójstwa na tle szatanistycznym w tym miejscu? O. Halo, jak mnie słyszycie? Dzwoniliście do mnie przypadkiem, czy specjalnie? Coś chcecie? Nie, chyba coś się klikło. A, to ba, okej. Bo ja tutaj przeprowadzam, wiesz, sesję z SB. Zadaję pytania, nie? Dobra. Mam jakieś głosy, no. Jest jakieś niewyraźne słowo. Spróbuj... Co mi się stało? Istoto... No, co mi się stało? Zebrać energię. Zamordował. Nawet możesz wykorzystać energię z tych urządzeń. I Tomasz. Dokładnie jakieś słowo mi spróbuj przedstawić. Błądzisz tutaj? Było coś. Dobra, tu gdzieś. Jesteś na miejscu. Kim jesteś? Co się tu stało? Czy może wiesz, jak zginęłeś? Zginęłaś? Znowu było słowo, tak. Ale strasznie cicho. Głupiec. Aż podgłośnie. Niesamowite. Typu w bunkier, widzicie to? Na górze? Jak masz na imię? Przedstaw się. Ja. To wygląda jak taki człowiek w podziemiu. Grubo. Wejście trzeba tam... Wow. Lecimy. Nie mogę. Przełączę na FM. Zobaczymy, czy coś na innym...
coś na skanowaniu na FM, coś też wykaże, czy nic. Czy jest tu ktoś z nami? Niech się przedstawi, bardzo o to proszę. Jak masz na imię? I moje imię to Mariusz. Jeśli nie masz na wystarczająco siły, spróbuj skorzystać z energii tych urządzeń. Dobra. Jesteś no, tutaj ze mną? Bądź ostrożny. Komunikować. Chcę zadać kilka pytań. Yeah. Nie zostanę tutaj długo. Nic na FM totalnie w ogóle odpowiedzi nie ma. Gorzej jak tu tylko są dwa wyjścia. Czy wiesz co tutaj się wydarzyło? Czy tutaj zginąłeś? Zginęłaś? Słuchajcie, drodzy widzowie, także jak widzieliście... W górę. Byliśmy, tutaj jest frontanty, niestety nie da się tam wejść. Na więcej odpowiedzi. Tam była woda. Z drugiej strony nie ma... Na FM jest mniej. Tam jest bardzo duża woda. Więc no, przełączę z no, powrotem na AM. Totalnie. Ale mamy jeszcze do tej strony. Więcej mamy odpowiedzi było. Na mapie, więc... Zbieramy się i idziemy dalej. Choć szczątkowych, ale były. Czy ktoś tutaj ze mną jest? Jak masz na imię? Idziemy do dwóch kolejnych. Możesz się przedstawić. Ja mam na imię Mariusz, miło mi cię poznać. Czy w tym bunkrze doszło do jakiejś zbrodni? Tak! Fuck! Co się stało? Czy jesteś w stanie mi powiedzieć, jakieś szczegóły podać? Chyba to w takim razie byłeś albo ofiarą, albo katem. I została tu twoja energia. No tak. Kim lub czym jesteś? Co tutaj chcesz? Co w tym miejscu robisz? Czyli to jest kolejny tron? No bo już wiem, że tutaj dokonała się zbrodnia, bo mi o tym powiedziałeś. Okay. Brama. Możesz mi coś dokładnie powiedzieć o tym wydarzeniu? Możesz przemówić do tego urządzenia, które wydaje ten dziwny dźwięk. A jeśli chcesz, to wykorzystaj energię tych urządzeń, ich baterie. Ich energię. Wiem, że potrafisz. Spróbuj coś mi przekazać. Chcę poznać twoje imię. Spróbuj się przedstawić.
Miałeś na imię Kamil bądź Karina? Albo może miałeś na imię Tomasz albo Robert? I twoja energia tu utknęła. No przyszedłem tylko porozmawiać. Chcę uzyskać odpowiedzi na moje pytania. Na stronie piątym, na stronie OOWS. I teraz idziemy na stronę. Nie zostanę tutaj długo, nie chcę nikogo denerwować. Jestem tu tylko na chwilę. I póki tu jestem, macie okazję się ze mną skontaktować. Przedstawić się, coś powiedzieć. Już wiem, że wydarzyła się tutaj jakaś tragedia, jakaś historia. Bo nawet potwierdziliście to. Chciałbym poznać szczegóły. Dlaczego do tego doszło? Co miotało, jakimi uczuciami miotało to? Miotało oprawców? Jakimi uczuciami? Jakie uczucia miotały oprawcami? Dlaczego to wam zrobili? Czy chcieli tutaj przeprowadzić jakiś rytuał? I dlaczego? I w czyim imieniu? Za dużo pytań może zadaję. Jak macie na imię osoby, które tutaj się znajdują? Czy ktoś się tutaj znajduje? Chcę z wami tylko porozmawiać. Może inaczej, jeśli tu zginęliście, to chcę wam złożyć hołd, chcę się w waszym imieniu tutaj pomodlić. Czy pozwolicie mi na to, czy mi przeszkodzicie? Właśnie uklękłem i chcę się w waszym imieniu pomodlić, w waszej intencji, aby wasze dusze poszły do nieba. Widzę, że nie macie chyba przeciwwskazań. Ja się teraz po cichu w głowie pomodlę w waszej intencji. Pomodliłem się za was w waszej intencji w głowie. Jesteście tutaj może dalej? Czy coś wam to pomogło? Cisza.
Widzę, że nawet ktoś palił świeczki w ich intencji. Nie jedną. 12. Czy jest tu ktoś ze mną? Czy chcesz ze mną porozmawiać? Nie jestem tutaj na długo, jestem tutaj na chwilkę. Chciałbym porozmawiać, zadać kilka pytań. Słuchajcie widzowie, zrobimy teraz sesję z siatką laserową. SB na chwilę wyłączymy, ponieważ nam na SB w sumie nic się nie pokazuje. Zrobimy sesję z siatką laserową, tylko ją znajdę. Nie wiem, chyba chowałem ją do plecaka. No, dalej tu jestem sam. Chłopaki nawet nie dzwonią, nic. Zrobimy sesję z siatką laserową. Jeśli coś tutaj jest i przejdzie przez siatkę, no to tylko to świadczy o tym, że coś się tutaj musiało wydarzyć. Dobra. Odblokujemy sobie tą siateczkę. Dobra. Załączymy, żeby się świeciła cały czas. Ustawimy ją w jakieś miejsce. Tylko... O! Żeby gęsto było. Może w tę stronę. Może się tu będzie dało fajnie to ustawić. Powiem wam, że ciężko na razie. Ale to postaram się ustawić tylko w jednym miejscu. I się nie przemieszczać. W jedną stronę. Czekajcie. Dobra. I teraz na prosto. Okej. Okay. Jeśli coś... Czekajcie, zrobię, żeby było tych punktów gęściej. O, jeszcze. Tak jest gęściej. Bardzo gęsto. I jeśli coś przejdzie przez te punkty, przez te drzwi, to może zauważycie. Nie będę teraz na razie włączał SB ani nic, będę tylko nasłuchiwał i obserwował. Może zadzwonię do chłopaków, co oni robią i będę nas obserwował dalej siatkę laserową. Zadzwonię tam do nich. Halo Daniele, słyszycie mnie? No, siema, słyszymy się. No, super, dobra, ja teraz zrobię sesję z siatką laserową. Na SB miałem świetną odpowiedź, będziesz to na nagraniu słyszał mega wyraźnie. Miałem odpowiedź na moje pytanie, czy tutaj był jakiś rytuał. Odpowiedź była tak. Coś ten deseń tego zapytałem. Stary, to teraz nie uwierzysz, co ci powiemy. I musisz to potwierdzić. Było imię Kamila. Kamila. No nie wiem, u mnie też było jakieś imiona, a może tego nie słyszałem, ale było na moje pytanie, czy stała się tutaj jakaś jakiś rytuał, czy stała się tu jakaś zbrodnia, z SB padło tak. O shit, ale słuchaj, to imię było takie, Kamila? W ogóle my szukamy trzeciego bunkra, bo do dwóch się nie dało wejść.
Jeden był bez wejścia typowo, to był w drugiej kolejności. No. A w pierwszej kolejności nie dało się wejść, bo była woda duża w środku. Oj, no to pewnie był zalany, to może się nie da wejść. Tutaj, gdzie jestem, jest wilgotno, ale nie jest, nie ma błota, nie ma głębokich kałuż. Ja teraz siatkę laserową obserwuję, czy się coś przez nią przemieszcza. No to może nie szukajcie już tamtych, tylko byliście przy tych takich udawanych, nie? Kim ona jest? Ej, ale tylko powiedz mi, czy to imię Kamila to serio było? Było to imię tej dziewczyny jednej. A nie, Karina chyba było. Karina. Proszę odejść. Karina, a imię Kamila, nie Kamila, tylko w wersji męskiej był Kamil. Był Kamil i Karina. Aha, dobra. No. Ale u mnie jakieś tam imiona padały też na Spiritboxie, aczkolwiek najbardziej mnie przypadło, no usłyszałem po prostu to pytanie, gdzie ja zadałem pytanie po prostu o ten, czy stała się tutaj jakaś zbrodnia, to mi z SB padła odpowiedź tak. Zresztą jakbyś to podgłośnił pewnie na nagraniu, to będzie to mega wyraźnie słychać. Grubo. Dobra, No dobra, jasne. Jak będziecie w pobliżu, dajcie mi znać na ten, na Motorola. Dobra. No. Drodzy widzowie. Na razie z trzeciego bunkra. Przestań. Z siatką laserową nic chyba nie wyjdzie. No aczkolwiek na razie i tak jej nie ma sensu wyłączać. Spiritboxa mogę włączyć coś po na Spiritboxie podnasłuchujemy dalej. Na AM, bo na FM było totalnie zero odpowiedzi. Spróbujemy na AM dalej nasłuchiwać. Imion na imion. I tak dalej. Rozwinę nawet antenkę. Czy ktoś z nami jest w tym lesie? Jeżeli ktoś z nami jest, może odezwać się na urządzenie, które trzymam w ręce. Możesz coś powiedzieć. Chciałbym poznać twoją historię. Albo poznać parę odpowiedzi. Co się tutaj mogło wydarzyć? Co się tutaj wydarzyło? Może coś wiesz na ten temat? I co jest? Ej. O, rozładowuje mi się siatka laserowa. Uj, nie za dobrze. A czekajcie. Bo do siatki laserowej wymienimy baterię. I powinna chodzić dalej. Tylko czekajcie. Dajcie mi chwilkę. No i na SB będziemy nasłuchiwać odpowiedzi. I czy jest tu ktoś z nami? Niech mi da jakąś odpowiedź na moje pytania poprzednie. Bądź niech się przedstawi, jeśli może. Zaraz tutaj też przyjdą moi znajomi, z którymi też będziecie mieli okazję porozmawiać. Może chcecie się z nimi też poznać. Jak macie na imię? Czy tutaj jesteście? O, proszę bardzo. Kim on jest? Działa dalej. Siatka laserowa jeszcze mocniej niż wcześniej. Dobra, czy ktoś tu ze mną jest? Jak ma na imię? Niech się przedstawi. Czy coś się tutaj wydarzyło? Ja mam na imię Mariusz, chciałem poznać waszą historię. Jestem tutaj tylko na chwilę i tylko dla was. Póki tu jestem, macie okazję ze mną się skontaktować. Możecie skorzystać z energii tych urządzeń. Było słowo.
Możesz powtórzyć wyraźniej i głośniej. Możesz wykorzystać energię z moich urządzeń, które ja wykorzystuję. Znowu było słowo, tylko nie wyłapałem. Za cicho mówisz, mów głośniej, istoto. Może jak masz na imię? Albo czy tutaj zginąłeś, zginęłaś? Było słowo, tylko kurde, za cicho mówisz. Spróbuj coś powiedzieć do tego urządzenia. Coś powiedziałeś, możesz powtórzyć? Znowu coś powiedziałeś. Mów głośniej i wyraźniej, albo ja to podgłośnie, bo... Czy jest to ktoś ze mną? Już to. Jak ci na imię? Chcę poznać twoją historię. Kto to jest ze mną? To akurat ja na tym... Czy jest to ktoś ze mną? Jak masz na imię? Możesz się przedstawić? Chcę poznać historię tego miejsca. Ze szczegółami. Co się tu wydarzyło? Jak macie na imię, imiona? Ja się nazywam Mariusz. Miło mi was poznać. Chcę waszą historię poznać bardziej. Historię tego wydarzenia, które się tu wydarzyło. Mów? Mówię. Chyba mów. Bo tylko tyle mogę zrobić. Mogę z wami porozmawiać. Jedynie tylko mogę mówić. Ale czy mogę wam w jakiś sposób pomóc? No znowu jakiś głos. Jak mogę wam pomóc? Czy mogę wam jakoś pomóc? Czy nie chcecie mojej pomocy? Chciałbym poznać wasze imiona. Możecie mi się przedstawić? Czy mam zgadywać? Czy mam wam przypomnieć, jak się nazywacie? Daniel, jesteście gdzieś niedaleko? No jeszcze staram się, ale skończy się budzę. A, dobra, no to ja już tutaj wszystko, co mogłem przeprowadzić, to przeprowadziłem, mi się wydaje. Znaczy z tym sprzętem, który mam, no nie? Dobra, my zaraz wracamy i będziemy kontynuować dalej z remputami i tak dalej. No ja wam powiem tak, cały czas prowadzę sesje z SB, mam jakieś odpowiedzi, ale to takie, aż mnie frustrują, bo są tak ciche, że ja nie jestem w stanie tego wyłapać na słuch. Będziesz to musiał chyba wyłapywać, podejrzewam, przy obróbce po prostu. No na tym, na siatce to widać tylko mnie, jak ja się ruszam, no nie? Dobra, no. Jeszcze szukamy. Wojciech, mamy Wojciech! Wojciech?
No ale żadnego Wojtka z nimi tutaj nie było. I tam był Robert, Tomasz, Kamil i Karina. No fakt. No. Ale Wojciech to już samo, że padło wam jakieś imię, to już jest coś, bo u mnie ani imię nie chciało paść, tylko to informacja o tym, że tu się wydarzyła tylko tragedia i tyle. Że tak, że wydarzyła się tutaj jakaś kryminalna zagadka, że tak powiem. Dobra, my zaraz się tam kierujemy do ciebie. No dobra, ja tutaj dalej już zmieniłem sobie baterię na kolejną, nagrywam dalej. Noc. Na tamtej mi zostało 5% baterii. No i rozłożyłem siatkę i nasłuchuję na SB i czekam na was, okej? Okay? Czekam. Dobra. Dawid. Jest Dawid. Słuchajcie, imię. Widzowie, po nasłuchujemy, czy coś słychać więcej niż tylko kapanie wody. No, bo na razie tylko słyszę kapanie wody i... Jedyne, co mnie frustruje, to, że strasznie w SB mamy cicho te odpowiedzi od tych istot ale szukamy były. Tego OR. Nie wiem, czy miały za mało siły, oglądać. Miały za mało energii, chociaż oglądać. Mogły korzystać z energii tych urządzeń, które tutaj leżą na ścianie. Dziwnie, ta nawigacja na... Jest. Ale cicho są strasznie. I wreszcie. To aż frustruje, może nie frustruje, tylko po prostu aż... Więc jeszcze go zobaczymy. Mogło być głośniej, to bym to wyłapał, ale tak to będzie musiał Daniel wyłapywać na nagraniu. Jak to zwykle robi. To jest szok. Przy obróbce. No. I jedyne kogo widać na tej... Na siatce laserowej to mnie. I nikogo nie złapałem. Ani nie wyłapałem. Znowu to światło. To w sumie, dopóki nie przyjdzie Daniel lub nie dadzą znać, że są w pobliżu, ponasłuchujmy. Czy wy coś usłyszycie? To będzie taka sesja EVP, że tak powiem, ale bez nagrywania na tak zwany dyktafon. Ponasłuchujemy, czy coś słychać w okolicy oprócz chlapania wody. Może dotknąć to urządzenie. No w sumie od teraz zamieniamy się w słuch. Nasłuchujcie razem ze mną. Albo podejść do urządzenia, które stoi tam. Czy ktoś tu zginął? Milosz. Słyszeliście? To było kapanie wody raczej chyba. Słychać teraz w oddali, podejrzewam, ponad bunkrem. Chyba przelatujący samolot. Albo przejeżdżający pociąg w okolicy. Ale nie mówcie, bo miejsce jest naprawdę creepy. Jeżeli ktoś jest przy tym bunkrze... Jest tu ktoś z nami. Jeśli tu jesteś, uderz w coś. Lub wydaj jakiś dźwięk, jakiś hałas. Kapanie wody. Taka aż otumaniająca cisza. I tak słychać, jakby w oddali coś jeździło. Lub... latało nad nami. Jakiś samolot bądź pociąg. Chociaż obok jest autostrada, może jakieś głośne auto. Jeszcze sobie jedną rzecz. Sesję z naszą siatką laserową wyłączam na razie. Znowu kapanie wody. I podejdę. Pochodzę ze spirit boxem po całym tym budynku, w którym jestem, czyli po całym bunkrze, między pomieszczeniami i spróbuję coś złapać jeszcze na pomieszczeniach. Czy jest tu ktoś ze mną?
Czy jest tu ktoś ze mną? Czy możesz się przedstawić? Możesz coś powiedzieć na to urządzenie? Jak macie na imię? Czy możecie się przedstawić? Zostawiliśmy Rempoda, rozstawiliśmy muzykę. Nic się nie dzieje. Także zwiedziliśmy ci bunkry. Wchodzą z SB. To było imię Dawida, to jest w ogóle. Dobra, tu mamy chyba. Ale jeszcze podnasłuchujemy. Czy jest to ktoś ze mną? Czy może się z nami skontaktować? Jesteśmy w obszarze. Niech mi powie, jak ma na imię. Troszkę oddalony od bunkra. Było słowo, 44. Znowu za cicho, no. Zbierzcie więcej energii i spróbujcie głośniej się na to urządzenie odezwać. Się odzywacie tak cicho, że ja nie jestem w stanie wyłapać, co mówicie. Chciałbym prosić, byście się głośniej do tego urządzenia zwracali. Zwłaszcza, że zapuściliśmy się dość daleko, aż trzy obszary zwiedziliśmy. Znaleźliśmy trzy bułki w tym, niestety do jednego. Jest no, to ktoś ze mną, węża, jak macie na imię? Totalnie już wpisane na stratę, bo była kałuża, co widzieliście. Chcę z wami porozmawiać. No i co? I dwa kolejne, nie ma wejścia żadnego. No, co się tu wydarzyło? Trzeba by było chyba wkopać w ziemię, żeby... Wejść. Jeszcze kawałek do przodu jest trafiony. No i pięknie! Był jakiś głos, było głośniej, było go słychać. Tak, w ten sposób się możecie ze mną skomunikować. Tak. W tym miejscu, co tylko nie zrozumiałem tak słowa, ale głośniejsze już było. Jesteśmy już prawie przy głównym bucie. Jeszcze poczekamy jeszcze. No i kolejne słowo pięknie, głośno powiedziane, dobrze. Jakiś obraz, jeden, dwa. Coś jeszcze macie do powiedzenia? Mówcie, póki tu jestem. Mocno, głośno i wyraźnie na to urządzenie. Bardzo mi miło usłyszeć wasz głos. I pięknie, znowu głos, który usłyszałem, tylko nie zrozumiałem do końca, co było powiedziane. Ale już lepiej, już głośniej. Już wyraźniej, już was rozumiem, powoli. O, jeszcze raz. Możesz powtórzyć? O! Coś było? No, Daniel, gdzie jesteście? No, ja mam powoli teraz fajne, wyraźniejsze i głośniejsze odpowiedzi na SB. No, takie wiesz, tylko że pokrząkiwanie, nie za bardzo to rozumiem. To będzie na pewno na tym, na składaniu będzie lepiej to wsłuchać się w to, nie? Jak macie na imię? Okej, czekam. Jak macie na imię? Masz na imię. Było słowo. Proszę tylko was o to, byście się troszeczkę głośniej ze mną komunikowali.
pojedynczo, jedno słowo, głośno i wyraźnie. Tylko was o tyle proszę. Tak, abyśmy byli w stanie, żebym to ja był w stanie usłyszeć oraz widzowie w kamerce. Jak masz na imię? Jak macie na imię osoby, istoty przebywające w tym miejscu? Tylko wasze imiona. O to bardzo proszę. Tylko tyle wystarczy mi, by potwierdzić legendę, lub nawet nie legendę, a historię, która się tu wydarzyła. Ten jest na pewno największy. Dziwię się, że tutaj właśnie tego dokonano. No bo jak byk, no naprawdę jest duży. Tamte były malutkie, wszystkie trzy, nie? Mhm. Jesteście już obok, nie? Tak, tak. Słyszysz nas? Aha, przecież ja mówię bez przycisku. Dobra. Czekaj. Tak, jesteśmy już blisko. No już was słyszę, kurde, obok tego budynku. O, słyszę nas, dobra. Ale no naprawdę ten jest... O! A, jesteście już. Stary, wszystkie trzy bunkry. Wcześniej mieliśmy bardzo trudne... Ała! Sorry, widzowie. Ale no. Udało się nam poprzeć. Znaleźliście? Po trzeciej, chyba czwartej próbie. Tak, no. Tyle szukaliśmy. No. Nie da się wejść do dwóch, ale jeden... A ty, do tego trzeciego spoko się weszło, nie? No to powiem wam, ten też jest miazga. Z tym, w którym się to właśnie stało. Potwierdzenie mam. Myślę, że to na nagraniu będzie słyszalne, tylko będziesz musiał to podgłośnić pewnie. Ja zapytałem, czy w tym bunkrze wydarzyła się tragedia, jakaś tam coś tam. Powiedziało tak. I to będziesz musiał wyłapać. Podejrzewam. Potem jeszcze zadawałem pytania odnośnie, wiesz, imion, tak dalej. Może jakieś imię padło, tylko musiałbyś też faktycznie się przesłuchać. I żeby potwierdzić faktycznie, że coś się stało. Tak, Kamila. Kamila było na początku wyprawy. A to był Kamil, tak? I było. Kamil był, a tam był Kamil, Karina, Tomasz i Robert. To było Kamila, Wojciech i Dawid. No, no to Kamila, ani Wojciech, ani Dawid się nic nie zgrywa. Ale powiem ci, że tutaj mam potwierdzenie, że coś się tu wydarzyło i miałem jakieś odpowiedzi. Było takie wzdrygnięcie od jakby takiego złego bytu. Ale co dokładnie, to musiałbyś, wiesz, usłyszysz to w tym. Musisz za tylko nogę tutaj, musisz się tak, wsunąć tą nogą. Obrócić w ten sposób też. Tam jest rozstawiona latarka i stoi tam... Plecak. O, jak pan jak świruje od latarki. Tak, nie wejdę. No, dobra. Przytrzymać kamerę. Jasne, czekamy. No idź tam prosto. Czy prosto, no. Tak jak prowadzi ten. Ja to... Najwyżej to... Nie wiem ile mam... Wymieniłem baterię na nową, to podejrz mam 100% ładowania. Naładowania. No tak już mniej. Tutaj mam... Obok... tutaj mam pomieszczenie. Tutaj jest, chodź. Tu mamy główne pomieszczenie, w którym podejrzewam właśnie, że odbyła całkowicie cała tragedia. No, no. Popatrz sobie na ten. Gdzie? A tu, popatrz całe, ogląd jest całe. Mega, patrz, to jest tutaj, czekaj, chodź, patrz. Gdzie to było? Nie tu, tam dalej. Tutaj dobrze to było, dobrze szłeś chyba? Popatrz tu w górę. Nie to pomieszczenie. Chodź ze mną. O, wiem gdzie to pomieszczenie jest. Chodź tutaj. I patrz. Tutaj. Tu się da jeszcze wyjść wyżej. Do tej kopuły. Tylko, że ja tam nie będę wchodził, bo wiesz, ale piękne miejsce. Jesteśmy tu w środku, to jest piękne. To dzieło szatana. Coś tam dzieło szatana. Wygrałeś to. No teraz złapałem to. A tak to wiesz, rozłożyłem siatkę laserową tam. Tam się świeciło, w tę stronę tutaj, w tej drzwi. A tutaj nadsłuchiwałem, widzisz, tak jak stoi SB, nie? Cały czas. I nadsłuchiwałem na uszy, czy coś się dzieje. W oddali słychać było, wiesz, latający samolot, jeżdżący samochód tam przez autostradę. A tak to tylko kapanie wody. Żadnego dźwięku. A tu miałem, na SB miałem jakieś małe warknięcie takiego, nie wiem, stworzenia czegoś. A tak to miałem, wiesz, odpowiedzi od, no, jakich, od jakichś tych. Weszłeś? No nie. Tu. Tutaj. Stary, tu. Gdzie my tu jesteśmy w środku? To jest, kurwa. No. To jest hit. Czas, no. Które składałeś? Tak. Dobra. Świeciła tutaj w tę stronę tego, tych drzwi. SB.
No to dobra, to SB też mogę wam oczy, to wy sobie pozadajecie pytania. Dobra. Ja będę tylko nagrywał. Dobra. Ja jestem teraz waszymi oczami, a wy sobie jak chcecie, to ja wam... Możesz nagrywanie włączyć? Tak, 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 jak najbardziej, cały czas. Dobra. Wymieniłem baterię na nową i to jest ta trzecia, dobra, ostatnia bateria, także zostało nam tam ta 17% dobra. No i 5% mam tutaj, na tej baterii. No. Także włączajcie... Także jesteśmy w środku, drodzy widzowie. No. Śledczy Kowal tutaj. Weszli, tak, nagrywałem jak wchodził Daniel. I ten. Śledczy Kowal zrobił mały rekonesans. Oj, dużo się tu działo. Sesja z SB, sesja z siatką laserową. Dwa razy sesję z SB i dwa razy nasłuchiwanie. Wiele pytań, mało odpowiedzi, że tak powiem. Dużo, znaczy były odpowiedzi na SB, ale musiał się wsłuchiwać. Przejdźcie sobie po prostu, połaźcie sobie po całym bunkrze. Chcecie, to możecie sobie nawet z SB połazić po bunkrze, ale ja w jednym miejscu. W jednym miejscu stało i było odpowiedzi, więc nie ma sensu łazić po całym, nie? Ale miejsce, no mega klimacik jest. Nie spodziewaliśmy się, że wejdziemy tutaj. Tak, to też, to w ogóle, nie? Że tu jesteśmy i że się nie bałem i nie zestałem zestawu. Bo Dawid, chodź tutaj se zobacz. Tu jest fajne miejsce. Tu się Dawid da jeszcze wejść do tej kopuły do strzelania. Karina i co zginął? Karina i Kamil zginęli. W tym miejscu, Karina, tak? Kamil, czy wy tu jesteście? W tym miejscu, tak? Tak, Karina, Kamil. Tu masz Avevernum, a tu masz patch, na przykład napisy takie. Tu masz Corvus, Korax, takich tekstów. Tam było to o tym, że to dzieło szatana. To tutaj właśnie to, że tak. Się, nie wiem co to dokładnie, że to dzieło szatana, z takich ciekawszych napisów. Co w ogóle napis, który tutaj jest, ten na różowo zamazany, też coś znaczy tam, coś jest po, nie wiem, być może po angielsku, bądź po niemiecku. Jeżeli ale Karina tutaj, i to, 6, 7, i krzyż, na no. Pokazać jakiś obraz. Behemoth. A Behemoth, Bahomet, to są same nazwy. Tak, no tu nie ma. Tylko krótkofalówki się łączą. Tak. Tu są imiona tych imiona książąt piekielnych. Behemoth, Bahomet, Lewiatan i tak dalej. Tu masz krzyż i 666. Szósta litera alfabetu. Tu czekaj. Czyli jakby to było FFF. To jest szósta litera alfabetu, czyli tam... Tak? Jakoś tak. To jest jakoś tłumaczone, że szósta to jest ten... Kurczę, nie pamiętam. To jest taka historia o tym. I ogólnie, no tutaj masz krzyż pod nogami też. Taki trójkąt i krzyż. No, pentagramy wszędzie. To mnie rozbraja. Tego korwusa Koraksa. Tutaj odpalamy Ghost Cube'a. Oryginała, no. Zwykłego. O, no i na oryginalu jeszcze nie umiem nic. I, a więc to za chwilę ci się latarka ci już padła, nie? Winny. No. Nie. A jak ktoś jest winny, to teraz mi podaj imię tej winnej osoby. Są dwie kto takie. Jest winny? Kto? Są dwie osoby, które były winne. Winne. Zbrodni. Przygotujmy wszystko dokładnie. No to było w sumie na początku tutaj. Cały czas. To było tak, jak tutaj stoi, tutaj siatka laserowa leżała. Mogę ją jeszcze wstawić z powrotem, nie? Możemy dać. No. Tylko trzeba będzie się przesunąć, bo tam świeciła, w tamto okno, tamte drzwi. SB. No i SB, tak, można włączyć jeszcze. I wymieniłem tutaj baterię z mojej fajki, poświęciłem się, żeby działało. Bo jak włączę... O, muszę odblokować. Ja nawet się tutaj pomodliłem w intencji osób, które tutaj zginęły, nie? Przyklękłem, w głowie, w myślach zmówiłem modlitwę. Wiesz co? Nie. No to ustaw sobie, gdzie chcesz. Ustaw sobie, gdzie chcesz, no. Ja świeciłem tak, ja stałem tu z boku, nie ruszałem się i w tamtą stronę sobie świeciłem tym. W te drzwi. I tylko było widać, że ja się ruszam, nie? No ten sposób też można. Spiritboxa, tak. Możesz teraz ty, Daniel, pozadawać pytania. Włączam jest na AM, bo na FM nie było nic. Na AM były odpowiedzi, zostawiłem na AM. Zadawaj pytania, Dani. Witamy.
czy w tym miejscu błądzi dusza Kamili, Kariny? Kariny albo Kamila. I Kamila. Ty zadałeś pytanie, czy błądzi za dusza, tak? Za nami błądzi. Za nami ta dusza czyli błądzi. Czyli jesteście w tym miejscu, tak? No tak bym to tak bym to interpretował, że są za nami. Za wami. Jeżeli światło was razi, spróbujcie wpłynąć na urządzenia, które stoją. No na tym urządzeniu, które daje odgłos, na które możecie skomunikować się. Tak samo wcześniej powiedziałem, że to jest śmieszne, które wydaje urządzenie dźwięki. Cześć, tak. Cześć? O! Witamy. Co wam się stało? Dlaczego? Dlaczego tu jesteście? Co wam się stało? Jakie były ostatnie słowa morderców, którzy was zamordowali? O! Tego pytania nie zadałem. Czy możecie powiedzieć nam? Bo jeżeli jesteście już po tej drugiej stronie, to będziecie potrafić nam odpowiedzieć na pytanie, jak do tego doszło. Jakie były ostatnie słowa morderców, którzy was zamordowali? Wyłącz tą lampę może. Lampkę? Dobra. No. Tak. O, tak jeszcze nie próbowałem. Ciszej. Ciszej? Powiedziało... Dzisiaj. Dzisiaj, aha. Co masz na myśli, mówiąc dzisiaj? Czy możesz przemówić na to urządzenie? Albo dotknąć któregoś z urządzeń, które tu stoi. A na dodatek dokładam jeszcze jedno urządzenie, które możesz dotknąć. To jest AI? No tak. Będziesz miał takie burknięcia tylko jako odpowiedzi, także się nie zdziw, nie? Bo ja też miałem takie burknięcia, takie niewyraźne. Dopiero jak z pół godziny z nimi gadałem, to miałem sensowne odpowiedzi. Strasznie ciężko z nimi porozmawiać, o. Chcesz z nami porozmawiać? Spróbuj wpłynąć na urządzenie. Możesz przez to urządzenie z nami porozmawiać, które wydaje ten dziwny dźwięk. Ja mam tu jedną, tu mam drugą, ta zaczęła pikać. Ja bym zabrali jedną woda? Co? To jest dobra? Gdzie? Na wejściu. Na wejściu ja. W bunkrze? Tutaj. A, tutaj! Dobra, myślałem, że w bunkrze numer 3, tędy. Tu i tam. Ja zostawiam tego tutaj. Jezus, wystraszył mnie, że zostawiłem poda na tym. Tak jak ja z tymi krótkofalówkami. Czy jest tu ktoś z nami w tym miejscu? Jak masz na imię? Ze mną wcześniej już rozmawiałeś. Nie musisz się nas obawiać, jesteśmy tutaj w pokoju. No, to mam jeszcze kilka innych. No nie chcesz ze mną porozmawiać, nawet ze mną, a już wcześniej ze mną gadał. No próbujcie do... Co? Chcę porozmawiać. Znowu? Jeżeli chcesz porozmawiać, dotknij tego urządzenia. Drugie takie samo rozkładam przy wejściu tutaj.
Wiem, że tu jesteś, bo wcześniej ze mną rozmawiałeś. Jakbyś potrzebował latarkę, to masz tą mi. Wiem, że tu jesteś i chcesz z nami porozmawiać. Ze mną wcześniej rozmawiałeś. Nawet dawałeś mi odpowiedzi na to urządzenie, które wydaje ten dźwięk. Pichło coś? Ja też. Poczekaj. Zrobił. To ja. Zrobił. Co? Zrobił. Powiedziało tak? Tak, tak. A tutaj teraz ja M-poda włączyłem, dobra, bo chciałem włączyć SB, bo tam coś pikło faktycznie. Tam pikło, tak? Słyszałeś M-poda? Ten nie. No bo ten teraz ja go wzbudzam, nie? Bo ja wyłączyłem SB, a tam wcześniej, zanim ten wyłączyłem, to tam piknęło, nie? A tam rzecz zostawiłem poda na wejściu. Tu jest. Gdzie on jest? Patrz. Gdzie? Patrz. A tam? Tu stoi jakby. No to on zapikał? Co? Witam? Szpital. Nie, to w ogóle nie szpital. Ale to on piknął? Coś to. Dupłeś? Coś to. Nie, to. Ja też tutaj słyszałem takie stąpnięcie, nie? O, stary. I tu pnięcił. Nasłuchajmy. O kurde. No, właśnie. No, też. Typowo. Zostaw tutaj. No. Ja pierdzielę. A ja wcześniej tak nie miałem przy tym. Ja tylko na SB miałem odpowiedzi. Kurde, cicho bądź. Wiem, że tu z nami jesteś. Powiedz, jak masz na imię. Rozmawiałeś ze mną wcześniej. Pamiętasz Mariusza? Chciałbym, byś poznał Daniela i Dawida. I chcesz, żebyś też. Chciałbym, żebyś z nimi też porozmawiał. Stąd. Nie jesteśmy stąd. Ale jesteśmy tutaj, by poznać twoją... Pikło znowu? Nie, teraz był głośny. Aha. Jesteśmy tutaj, by... Jesteśmy tutaj z chęcią poznania twojej historii. Prosimy cię, abyś wpłynął na urządzenia. Wpłynął albo wpłynęła. Żebyś nam dał odpowiedzi. Bliższe tutaj. Było coś? Latać. Wiem, że jesteś w stanie coś powiedzieć, bo wcześniej ze mną rozmawiałeś na tym urządzeniu, które wydaje te dźwięki. I były wyraźne odpowiedzi. W drugiej części naszej sesji z tym urządzeniem rozmawiałeś ze mną. To było zanim się pomodliłem. Nie odejdzie. To standardowo. Nie możesz stąd odejść? Widzę, że tutaj dużo ludzi świeciło świeczki w ich intencji i naprowadzało ich wierzycie. Wiem, że tu jesteś i możesz odpowiedzieć na to urządzenie. Już nam odpowiadałeś. Już mi odpowiadałeś. I miałem odpowiedzi. Od ciebie. Nie ma żadnej głowy. Nie ma nic. No, a ja miałem wcześniej. Sam to byłem. Coś tam wyłapiesz. To nie mogło być radio ani nic. Raz łapie, raz nie. Więc to jest takie 3-3, że tak powiem. Ale ja miałem odpowiedzi. Powiem, że niewyraźne, bo musiałem się prosić, żeby wyraźnie do mnie mówili. To dopiero jak się pomodliłem, to później było wyraźnie. To znaczy tak, że jak były słabe odpowiedzi, to coś powstrzymywało duszę. Jak się pomodliłem, już przestało ich powstrzymywać. Musiał jakiś demon lub jakaś moc trzymać w ryzach,
duszę, że się nie dały, odezwać. Może to tak bym to interpretował. Jak się pomodliłem w myślach, to zaczęły być wyraźne odpowiedzi dopiero. Uklękłem przed SB i zacząłem się modlić. Co nigdy nie robię. Karino. Albo Kamilu. Możecie pozyskać energię z baterii urządzeń. Macie ich teraz więcej. Tak, może macie więcej. Możecie spróbować. Macie. Jesteśmy tu z wami jeszcze tylko chwilkę, chcemy z wami porozmawiać. No i takie wyciszenia tylko miałem i coś tam mówiło i... Bardzo prosimy, spróbujcie wpłynąć na urządzenia. Korzystajcie z energii. Macie szansę przekazać nam coś. Wyobraźcie sobie, że chcecie powiedzieć ostatnie słowa, które usłyszałoby więcej ludzi, niż tylko wy tutaj spędzając ostatnie chwile przy tych zbrodniarzach. Jakie byłyby te słowa? Pogański. No, pogański szatanistyczny to jest podobny rytuał, nie? No, szatanizm to jest takie, można powiedzieć, pogaństwo. Niewiara w Boga, nie? Znaczy, wierzą w szatana, nie? Co się tutaj wydarzyło? Możecie nam na to urządzenie odpowiedzieć. Wiem, że tu się zdarzyła zbrodnia, potwierdziłeś mi to w odpowiedzi. Czy możesz mi to jeszcze raz potwierdzić? Wcześniej mi odpowiedział, że zdarzyła się tu zbrodnia, no nie? Zapnij to. A, nie podoba się dźwięk. Nie podoba ci się dźwięk tego urządzenia? Niestety, ale jeszcze jakąś chwilkę będziesz musiał go słuchać, póki nam nie odpowiesz. Już wiem, że tu jesteś, bo mi odpowiedziałeś, że coś się tutaj wydarzyło. Że była to jakaś zbrodnia. Może wiesz coś na ten temat więcej? Też bym chciał wiedzieć. Może cię przestrzec ludzi. Macie szansę, by przemówić. Prosimy. Albo wpłynąć na urządzenia, pokazać aktywność. Jesteśmy tutaj tylko na chwilę i w dobrej intencji. Nie chcemy wam zrobić krzywdy. Chcemy poznać waszą historię. Chcielibyśmy, żebyście się tą historią z nami podzielili. Znowu przepraszam. Dwa razy przepraszam miał. Nie możecie się z nami skomunikować? Ktoś wam blokuje możliwość komunikacji? Mamy się pomodlić? Znowu? Aby szatan odpuścił? Chcę wyjść. Jak mamy wam pomóc wyjść? Jak was wyprowadzić? Czy modlitwa wystarczy, czy mamy was wyprowadzić, pokazując wam drogę do wyjścia? Ja tu miałem więcej odpowiedzi, jak tu byłem sam. Tak. Ja tu byłem sam i miałem więcej odpowiedzi. Też mam typ samolotowy dalej. Ja tu byłem sam, więcej mi odpowiedzi miałem. Jakbyś nie miał typu samolotowego, to nie ma internetu. No, ja tu byłem sam i miałem więcej odpowiedzi. Nie można być odcinek. No. Ale czujecie, że śmierdzi taką rybą? No. Taką... Jak czuję, no. Taką zgnilizną? O! No. Tak cały czas tu czuję. Tak jakby... To miejsce było tym zapachem przesycone. Może teraz. Próbuj wpłynąć na urządzenia. Nie ma tego światła. Światło nie będzie ci przeszkadzało. Ostatnia prośba.
staniemy troszkę dalej. Tak, jeśli chcesz, możemy ci pomóc, tylko idź w stronę tego światełka i spróbujemy cię tym światełkiem wyprowadzić na zewnątrz. Stajemy troszkę dalej, macie możliwość teraz swobodnego podejścia do tego urządzenia. To taki spróbujcie. Bardzo proszę, wcześniej już ze mną rozmawialiście. I wiecie, że nie jestem groźny, możecie ze mną porozmawiać. Wcześniej miałem od was odpowiedzi. Boicie się teraz moich dwóch znajomych? To jakby się was bali, nie wiem. Jak byłem tu sam, miałem odpowiedzi. Będziecie to słyszeć na nagraniu. Przesłać? To inaczej. Znowu uklęknę i znowu się pomodlę w waszej intencji. Może wtedy coś będziecie odpowiadać na urządzenia. Zmówiłem za was modlitwę. Tak jak wcześniej. Czy to coś zmieni? Jeszcze ważniejsze, żebyście słyszeli woda? Nie. Ja to w rempodzie miałem wrażenie nawet, że was słyszę skądś tam na rempodzie, nie? Ale przecież tylko krótkofalówką się możemy przypadkiem skomunikować, nie? Poprzez rempoda. Kochać? Kopać. To może zrobimy inaczej. Wyłączymy SB i postaramy się was nasłuchiwać. I... Bo miałem na przykład, było stąpnięcie teraz, a wcześniej miałem kapanie wody tylko i wyłącznie. Zobaczymy, czy w ten sposób się z nami skomunikujecie. Może wam to przeszkadza, to pikanie. Postaramy się was nasłuchiwać, jak wcześniej ja to robiłem. No mieliśmy teraz stąpnięcie, ja tam mówię, że zamieniamy się teraz, jesteśmy waszymi tymi uszami. Zamieniamy się w słuch. Słuchajcie, jak zamykam oczy, sobie myślę, że jestem w miejscu, gdzie dokonano mordu. O, to jest bardzo... No, możemy spróbować, wiecie... Woda święcona. O. No, że woda święcona? Woda święcona wam pomoże, tak? No nie mamy niestety, nic nie nosimy ze sobą. Chociaż powinniśmy w ten, tak jak dziewczyny, chodzisz się oczyszczać na ten, na odejście, nie? Ale to zaczniemy, pomyślimy o tym. No właśnie tak, uzmysłowmy sobie to, co się mogło tu wydarzyć. O, w ten sposób w głowie zamknijmy sobie oczy i spróbujmy uzmysłowić i może coś się, wiesz... Niech spróbuje coś lub ktoś uderzyć lub wydać jakiś dźwięk w tym budynku. I dobra, wyobraźmy sobie to teraz w głowie, nie? Jak mogła wyglądać rzeź tutaj. Prześladowca. Topór. Rany były zadane nożem. Ani prześladowca nie ma związku, ani topór nie ma związku. No właśnie. Znaczy, też nie rozpędzajmy się. I nasłuchujmy dalej. Co można by jeszcze? Bo ogólnie to słychać cały czas, tylko jeżdżące auta w oddali, bądź lecący samolot nad nami, bo tak miałem wcześniej też.
I nic, no jedyne co było tylko tąpnięcie, jak żeście akurat byli, bo jak ja nasłuchiwałem, to nie było nic. Jak ja byłem, to słyszałem tylko właśnie przylatujący samolot. Dajemy wam jeszcze chwilę. Tak, i spróbujcie w coś uderzyć, wydać jakiś hałas. Nasłuchujemy jeszcze was jakieś kilka minut. Spróbujcie dotknąć urządzenia. Jeszcze raz pokażę. Tego chcę? A to jest jedno, a drugie urządzenie jest gdzieś w innym... Tam teraz. No, ja wcześniej też miałem taką ciszę. Przykro nam, że tak skończyliście swój żywot. Spoczywajcie w pokoju. Już dwa razy się za was pomodliliśmy, w sumie to ja się modliłem. Także w sumie każdy z nas tutaj trzech zgromadzonych możemy się za was, wasze intencje też w głowie pomodlić. Abyście trafili tam, gdzie no, chcecie trafić. A wasi oprawcy, żeby trafili tam, gdzie powinni. Czyli do piekła. No, tylko że jeszcze żyją, no. Życzymy wam dobrze. Trafcie do nieba. No, może koło niego przejdziesz. To czekaj. Masz? O. O Jezus, jak głośno. No to chyba tyle, bo jeszcze musi zostać trochę... Żegnamy się z wami. Tak, żegnamy się z wami, dziękujemy za odpowiedzi, które tutaj miałem wcześniej i za te późniejsze, jak już tutaj do mnie pozostała część ekipy dotarła. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i za nasze tutaj spędzone razem sesje. Auto. Lub motocykl. I tak miałem często właśnie wcześniej. Dziękujemy za... Znajdź mnie. No nie będziemy cię szukać i możesz być tutaj jednym miejscu będziesz. Tutaj gdzieś zginęłeś. Nie macie co szukać po całym tym bunkrze. No w tym miejscu... Po prostu tak weszłem i mówię, no główne pomieszczenie. Tam jest wejście i tu widać wyjście. Nie wyjście, nie? Nie możesz się z nami skomunikować? Może ktoś blokuje, ale... I wiesz, mówię, w tym miejscu najbardziej mi pasuje tak energetycznie, że w tym miejscu przeprowadzę wszystko, co chciałem zrobić, no i... Największe. Tak. No i masz tak, spojrzenie na tamto pomieszczenie, spojrzenie na tamto i spojrzenie na wyjście, nie? Na wejście. Więc nie ma się tutaj po prostu czego obawiać, bo masz... Na wszystko wgląd. Mówię, najbardziej pokaźne pomieszczenie i najbardziej tak... Mówię, tak z głupia, tutaj w tym miejscu po prostu wszystko zrobię. I tak najbardziej energetycznie przesycone, nie? Bo miałem odpowiedzi na Spiritboxie, będą u mnie odpowiedzi na wcześniejszym tym. No, myślę, że kończymy już tak totalnie. Dziękujemy za odpowiedzi. Zostańcie, gdzie jesteście, nie podążajcie za nami. Nie podążajcie za nami, nie macie do tego prawa. Nie chcemy was życzymy wam jak najlepiej. Pomodliliśmy się za was. Więc w sumie... Miałem skoki na kablicy. No. Znaczy ja miałem wcześniej... Miałem skoki na mojej nie było w ogóle. Stoi cały czas i... Ja ona... w trybie samolotowym miałem skoki... Na kadwójce? Tak. Nikt na mnie nie... No, ja tutaj patrzyłem. Kamera była skierowana, może będzie gdzieś wyczajała. Ale ja no, też mam włączony typ samolotowy. Też mam typ samolotowy. A może uderzyłeś w telefon? Nie. Ale nie widzisz, moja nic. No to może tylko na chwilkę, nie? A to może nagrało. No to ten, to będzie taki dodatek chyba. Dobra, włączamy panowie lampki, nie? Bo, żeby się zebrać. O, a, dobra. A ja mam, czekaj. Lampkę mam tu. No i dziękuję. No to dziękujemy za odpowiedzi.
Ale nie ale zostańcie, tak, zostańcie tutaj w tym miejscu. Nie podążajcie za nami. Zostańcie w tym miejscu, nie podążajcie za nami. Dziękujemy wam za odpowiedzi. W sumie nie miałem nic, co by wzbudziło na przykład, co by wzbudzało mnie na przykład te urządzenia, na przykład wasze odpowiedzi na krótkofalówce, nie? Starałem się z wami rozmawiać w momencie, kiedy na przykład nie prowadziłem żadnej sesji, albo w międzyczasie na przykład jak skierowałem sobie tam siatkę laserową i obserwowałem siatkę, to sobie z wami gadałem, nie? I tak, żeby nie miał wszystkiego naraz, żebym nie robił jednego za drugim, nie? No dobra, siateczka do wyłączenia. I siateczka musi mi oddać... Powiem szczerze, że ja jestem teraz bardzo zmieszany. Czemu? Przez ten skok. No, to jeszcze możemy na chwilę zostać. Jeszcze ile mam tam procent naładowania? Musicie spojrzeć, bo musisz kliknąć. Ile? 1%. Ohoho, zaraz padnie. Także drodzy widzowie, jesteśmy po wyprawie. Stoimy właśnie przed wejściem do bunkra. Wejściem do bunkra, w którym działy się okrutne rzeczy. Rozdzieliliśmy się. Byliśmy z Dawidem na kilku trzech pozostałych bunkrach. Trzeci odnaleźliśmy po drugiej, albo trzeciej nawet, Dawid, nie? Próbie. Po czwartej, nawet może. Czwartej nawet. Naprawdę, było, że jesteś na miejscu, szukamy, nie ma nic. Znowu jesteś na miejscu? No. Nie ma nic. No normalnie szok. Ja nas doświetlę od dołu, o. Więc no... Ale udało się, znaleźliśmy. Mamy trzy bunkry, do których dwóch się nie było w ogóle żadnego wejścia, ani od boku. Tutaj zaspawane, okienko. Nie? Nie, one były w ogóle takie bardzo małe. Aha, niziutkie. To... Ten jest taki duży. Największy. Ogromny. A tamte były takie małe, wiesz, gdzieś tam jakieś troszkę wejście małe, ale no dalej nic. Jeden był taki, gdzie można było wejść. Było tak jakby pod spodem. Aha, to będziesz widział na perspektywie na Instagramie. Ale była totalnie woda gdzieś mniej więcej na oko. Czyli pod zalany wodą. No totalnie nawet by buta zimowego zalało. Wiem, no to nie. No, po kolana pewnie wody albo więcej. Czy zalany po prostu wodą. Myślę, że najwięcej może opowiadać tutaj śledczykowa. O Jezus. To powiem wam tak, no w samym bunkrze, do którego się udało nam dostać, co jest aż, no nie powiem, nie to jest nie lada wyczyn, bo to jest wejście tutaj dalej. W ogóle myśleliśmy, że będziemy, że śledczy Kowal będzie tutaj stał przy tym bunkrze i prowadził sesję. A wejście da, jak widać, może byliśmy w środku. Przesunąć się koczek, da się wejść, tylko że powiem, jest to niebezpieczne, bo można się na tych blaszce tu gdzieś poprzecinać. Jeśli byście tu byli i chcieli wejść do środka, mamy rozstawioną jeszcze. To uważajcie przy wchodzeniu, przy wychodzeniu. Nie przychodźcie tu sami, przyjdźcie z kimś, kto wam pomoże z tego, stamtąd się wydostać, żeby do środka się dostać. Co się działo w środku? A co się w środku działo? Powiem tak, póki chłopaki do mnie nie przyszli, to miałem odpowiedzi mnóstwo na... No nie mnóstwo, miałem tych odpowiedzi trochę na SB. Będzie to na nagraniu widać. I ja te odpowiedzi miałem, przyszli chłopaki, odpowiedzi ucichły, ustały, nie miałem ich w ogóle. Zrobiłem sesję z SB, zrobiłem sesję z nasłuchiwaniem, wyłączyłem wszystkie urządzenia, zostawiłem siatkę laserową. Zrobiłem sesję z właśnie nasłuchiwaniem i z siatką laserową i chodziłem trochę po wnętrzu ze spiritboxem w ręce i przez chwilę stałem ze spiritboxem w tym miejscu, w tym największym pomieszczeniu, gdzie właśnie miałem najwięcej odpowiedzi. Pomodliłem się w intencji osób, które tu zmarły, dwa razy. Za pierwszym razem poskutkowało, bo trochę odpowiedzi miałem szczegółowsze, takie bardziej głośniejsze, gdzie się byłem w stanie usłyszeć odpowiedź. Poprzednie były takie mamrotanie jakby w tym SB, a pozostałe były głośniejsze. No i przy nasłuchiwaniu słyszałem tylko przylatujący w oddali samolot bądź przejeżdżające w oddali samochody, bo tutaj niedaleko autostrada. Ale jak gdy weszli, tak, było uderzenie, przy nasłuchiwaniu było takie tąpnięcie słyszalne. Bo zwykle na moich nasłuchiwaniach było słychać kapanie wody. To będzie słychać na nagraniach mega stycznie, bo nawet ja to słyszałem. Więc kapanie wody będzie słyszalne. Pożegnaliśmy się, mamy nadzieję, że dokładnie tak. Nic za nami nie podąży. No dokładnie, bo powiem... Ja mam swój kamień chroniący. Na początku bałem się strasznie, wchodząc do środka, ale po tym jak już obeszłem cały w środku
i wiem, że był pusty, poczułem się bardziej bezpiecznie, bardziej pewnie, zacząłem swoje właśnie sesje robić i powiem, że chyba wyszło fajnie, bo zobaczycie to na nagraniu. Także twoja kadwójka. Myślę, że tak. To... który z innej odcinek was bardziej zainteresował będzie i ciekawszy. Wybierzecie inne miejsce, więc no po prostu... Bo to będzie na przyszłość, zobaczymy. Widzimy się na kolejnym odcinku. Tak. Także do następnego. Do zobaczenia. Cięcie.